Serdecznie witam Państwa raz jeszcze. Miło jest nam, że zostaliśmy zaproszeni tutaj do Gdyni, by przedstawić to bezpieczeństwo, jak to wygląda na Śródlądziu. Na wstępie raz jeszcze chciałbym przeprosić w imieniu prezesa Zbigniewa Krawieckiego za to, że nie może być, bardzo chciał. Niestety dość przykre okoliczności sprawiły, że po prostu zmienić swoje plany. Poprosił mnie w zastępstwie, żeby przedstawić tę jego prezentację, która została przygotowana. Prawdę mówiąc, jestem bardzo zdenerwowany, bo nie spodziewałem się, prezes nie przygotował mnie na to, że będę wśród tak znakomitej gości, tak wielu kapitanów, doświadczonych żeglarzy, instruktorów. No i my z takiej małej wody przyjechaliśmy na taką wielką wodę. To troszkę mnie promuje, proszę mi wybaczyć jakieś moje niedociągnięcia. No i też nie miałem wiele czasu, żeby zapoznać się dokładnie z tą prezentacją. Wiem, że czas jest ograniczony, postaram się dość szybko przejść tą naszą prezentację. Sam temat konferencji jest nam bardzo bliski. Szkolenie i bezpieczeństwo żeglowania to są tematy, które wiążą się w naszym Śródlądziu, na szlaku Wielkich Mazurskich, tam są bliskie. Doskonale wiemy, że dobre szkolenie, dobra praktyka żeglarska ma bardzo duże przełożenie później na bezpieczeństwo. I to, co mówił na samym wstępie tutaj przedmówca, rzeczywiście, że to gdzieś odchodzi w jakieś takie zupełnie inne tory, zmienia to takie lajtowe podejście, ma rzeczywiście wpływ na to niedobry. Żeby tak po kolei, to działamy w ramach prawa, w ramach ustawy, która została powołana w dniu 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach, rozumiem, mogę sobie przypomnieć, wodnych. Opracowano na podstawie dziennika ustaw z 2011 roku, numer 208, pozycja 1240. No, pochylono się nad ustawą o ratownictwie wodnym głównie po wydarzeniach z 21 sierpnia 2007 roku, gdzie przeszedł ten potężny huragan przez szlak Wielkich Jezior Mazurskich, nazywany wiatr szkałem. No ale rzeczywiście wiatr był bardzo potężny. Stacja pogodowa na naszym budynku, prędkość wiatru zarejestrowała 126 km na godzinę. Tak rzeczywiście był to potężny wiatr. W fatalnych skutkach, w bardzo krótkim czasie, nie bardzo dużo ludzi, mnóstwo przewróconych jednostek, no to poskutkowało, że pochylono się nad ustawą ratownictwa i bardzo dobrze. Dla nas to trochę paradoks, bo zauważono działania ratowników i dostrzeżono, że są braki, że są bardzo duże potrzeby, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo. Istotą ratownictwa wodnego zgodnie z tą ustawą z 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zwanej dalej ustawą, jest organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi, czyli nagłemu zdarzeniu, które wystąpiło podczas pływania, kąpania lub uprawiania sportu, rekreacji na obszarach wodnych, którego następstwem może być naruszenie czynności narządu ciała lub osób zdrowia lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym, artykuł 2, punkt 3 i 4. Przepraszam, czy ja też mogę sobie usiąść, będę bliżej, wtedy łagodnie będzie, trudno się skupić. Więc tak brzmi zapis do nowej ustawy. I żeby teraz móc wykonywać to ratownictwo wodne po wejściu w życie tej ustawy, trzeba spełnić inny wymóg, który jest zgodny z artykułem 12 ustępu 1, mianowicie uzyskanie zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego w postaci decyzji administracyjnej. I na dzień dzisiejszy w Polsce do wykonywania ratownictwa wodnego jest uprawnionych aż 96 organizacji. Wcześniej przed tą ustawą przede wszystkim to ratownictwo wykonywał WOPR jako jedna z instytucji,
Masaroka Kobo i również my jako Mazurskie wtedy jeszcze wody ojcze Góry Ratunkowej. Czym skutkuje uzyskanie takiej zgody na wykonywanie ratownictwa? Jakie to ma przełożenie na te organizacje, które podjęły się tych zadań? A więc utrzymywanie stałych dyżurów. Co one oznaczają? Pełnienie obowiązków zawodowych lub społecznych przez ratowników wodnych w określonym czasie, według ustalonego trybu, bez przerwy, czyli nie dopuszczając do okresu, w którym dyżur nie zachodzi, czyli 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku, a więc całodobowo i całoroczne. Ktoś, kto podjął się uzyskania tej zgody po spełnieniu oczywiście pewnych wymagań, które ustawodawca przewidział, jakby przyjął na siebie tą odpowiedzialność i jest zobligowany zapewnić tak, ratowników, którzy będą dbali o bezpieczeństwo osób przebywających w obszarze wodnym. W realizacji tego zadania pomaga nam jedno z trzech centrów koordynacji ratownictwa wodnego, które jest w Biżycku, które też nadzoruje. W Polsce oczywiście jest ich więcej, w Sopocie, we Wrocławiu, które powstały w roku 2002 już. Natomiast od 2010 roku od 2010 roku są kolejne trzy centra w województwie podlaskim, zachodniopomorskim i mazowieckim. Śródlądowe ratownictwo wodne na bazie zabezpieczenia szlaków jezior mazurskich. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich dla nas, w moim rozumieniu, to też jest dość sporo wody. Oczywiście nie ma z czym porównywać, jeśli chodzi o nasze morze. Natomiast ponad 300 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni jezior, w tym 171 kilometrów szlaku wodnego. To rzeczywiście jest sporo wody. Jest gdzie uprawiać żeglarstwo, różne sporty wodne. I kiedy mówimy o tym szlaku, mówimy o wszystkich porach. Dzisiaj mówimy o wszystkich porach, czyli okres zimowy, okres wiosenny, okres letni i okres jesienny. Parę lat do tyłu, naście lat do tyłu było tak, że to żeglarstwo, ta turystyka przypadała na okres kilku miesięcy, gdzie kumulowały się urlopy, była fajna pogoda. Natomiast dzisiaj obserwujemy, że ta turystyka nie umiera. Ona zmniejsza się oczywiście, ale nie umiera i trwa przez cały rok. I stąd ustawodawca przewidział, że potrzeba jest zabezpieczenia przez cały okres roku tych, którzy korzystają z urlopów po każdej porze roku. Szacuje się, że w okresie zimowym turystyka uprawia około 5 tysięcy ludzi. Dość sporo, jeśli chodzi o chociażby Giżycko czy Szlak Wielkich Jezior Mazurskich, na różny sposób, poprzez łowienie ryb spod lodu, poprzez uprawianie sportów zimowych, czy żeglarstwa lodowego na bojerach. To rzeczywiście dzisiaj na nowo ożywa. Był taki okres, że troszkę te bojery gdzieś zniknęły z jezior. Dzisiaj wracają, odbywają się dość poważne, duże imprezy z dużą ilością tych startujących zawodników, nawet europejskie i światowe. Oczywiście, jeśli warunki na to pozwolą, to wtedy korzystają. Dalej nurkowanie pod lodem, które stało się dość bardzo popularne. Kiedyś to był taki, może nie zawód, ale takie dość elitarne osoby mogły sobie pozwolić na zejście pod lód. Dzisiaj bardzo dużo ludzi uzyskuje takie uprawnienia i po szkoleniach korzysta z urlopów i ogląda te jeziora spod. Czyli sporty, na których mnóstwo dzieci, małych żeglarzy uprawia te sporty lodowe. Zamarznięte zbiorniki przyciągają też wiele firm, które wykorzystują te pałacie przestrzeni równych, prostych na organizowanie różnych imprez. Tutaj na zdjęciu widzimy dwóch naszych kierowców rajdowych, którzy postanowili ścigać się jednym na motorze, drugim samochodzie na zamarzniętej pachni jeziora Niegocin. Inne imprezy to jedna z firm ogólniarskich, która postanowiła, że na tachy zamarzniętego jeziora będzie testować opony z takimi specjalnymi kolcami metalowymi, a nadawało się do tego tylko tafla zamarzniętego jeziora.
Imprezy lokalne, które również przybierają na sile, dość sporo powstaje klubów morskich, morsów, nie morskich, ale morsów, zrzeszają sporo tych ludzi. To przyciąga wielu też obserwatorów na ten lud, podziwiają, zazdroszczą i patrzą, jak to wszystko wygląda. Okres letni. Jeden z okresów, gdzie rzeczywiście następuje kumulacja, jeśli chodzi o przyrost osób, którzy są na szlaku ziemnozorskim. Szacuje się, że na Wielkie Jeziora przybywa od 60 do 80 tysięcy turystów. Teraz jest mniej, jest więcej, ale gdzieś w takich granicach to jest samo miasto Biżycko, liczy tylko tam 27 tysięcy. Także trzykrotnie jest więcej ludzi. Ci ludzie korzystają z ośrodków czasowych, hoteli i pensjonatów. Grup namiotowych, kempingowych, które są w okolicach jezior rozmieszczone. Co ci turyści robią? A więc korzystają z urlopów wód, jezior. Uprawiają wszelkiego rodzaju turystykę wodną, jak kajaki, pływają na rowerach wodnych, deski surfingowych, dzisiaj dość popularne kajty, latają na tym spawokronie z taką nartą wodną. Skutery wodne, łodzie motorowe, dość duże łodzie motorowe dzisiaj. No i też coraz bardziej popularne houseboaty, które nawet niektórzy obawiają się, że zaczynają wybierać żagle. I rzeczywiście w naszej obserwacji wynika i czasem widzimy w portach, które są zapełnione tylko tymi właśnie jednostkami. Nie można zobaczyć pośród nich żagle. Niektóre duże firmy czarterowe w tej chwili na Mazurach, które kiedyś nie myślały nawet w ogóle o tym, że będą wprowadzać takie jednostki, dzisiaj wprowadzają do swojej floty te houseboaty, ponieważ jest takie zapotrzebowanie, jest na to klient. Również kwitnie turystyka na statkach pasażerskich, regularne rejsy białej floty, które przy pięknych, pogodnych dniach no, są zupełnione w 100%. Pełne obłożenie, rejsy niemalże non-stop. No i oczywiście białe żagle, co nas cieszy też najbardziej, no osobiście również, kiedy widzę żaglówki z takimi żaglami rozpiętymi. Szacujemy, że po szlaku pływa ponad 15 tysięcy jachtów żaglowych. Dość sporo. My przemnożyliśmy to tylko przez 4 osoby na takim jachcie. Oczywiście jest więcej, te jednostki dzisiaj są dużo większe. 8 osób nawet na jachcie, więc to daje nam około 60 tysięcy żeglarzy, którzy korzystają z urlopów Wielkich Jezior Mazurskich. W związku z tym, że przebywa tak duża ilość tych turystów, żeglarzy, motorowodniaków, tego sprzętu pływającego jest bardzo dużo. Przy pogodnym dniu, jeśli wszyscy wrócono naraz na jezioro, to czasem ciężko się połapać. Czasem ciężko już nawet przepłynąć pomiędzy tymi wszystkimi jednostkami. W związku z tym występują wszelkiego rodzaju zagrożenia. My mówimy, że turyści, żeglarze, motorowodniacy dzisiaj przyjeżdżają na Mazury ze wszystkim. Czyli przyjeżdżają ze swoimi radościami, ze swoimi smutkami, problemami, ze swoimi chorobami. Tak? I wsiadają na te statki, wsiadają na te żeglówki, wsiadają na te łodzie motorowe i korzystają z urlopów. Ale po kolei, zagrożenie meteorologiczne, które dzisiaj jest jakby najbardziej takim zagrożeniem niebezpiecznym, ponieważ pogoda jest bardzo zmienna, w ciągu kilku godzin potrafi się zmienić, jest bardzo kapryśna, bardzo nieprzewidywalna, potrafi zaskoczyć żeglarzy po prostu na środku jeziora i mimo, że to nie są jakieś duże odległości, bo jeziora rynowe na przykład są bardzo długie, a wąskie, więc do brzegu nie jest daleko, ale potrafi zaskakiwać ten bardzo silny wiatr, huragan, wysoka fala, co powoduje wracanie się drzew, które są w kanałach czy zalesionych brzegach jezior, gdzie najczęściej te maliny są usytuowane, czy takie widoki leśne, gdzie ci żeglarze zatrzymują się na wypoczynek. Zagrożenia ekologiczne, czyli zanieczyszczenia substancjami ruchu pochodnymi, chemicznymi w południczych samochodów, jachtów motorowych i łodzi żeglowych. Tych przypadków rzeczywiście sporo. W roku 2014 mieliśmy
w kanale bieżącym jeden samochód i postawiłem jeszcze porzucony i dwie łodzie motorowe, które zapłynęły dość duże, z dużą ilością paliwa i wszystkich tych olejów, które nas miały. Inne zagrożenia ekologiczne były spowodowane przez czynnik ludzki, czyli zaświęcanie i dewastacja przyrody. To też jest problem, z tym też na miejscu walczą lokalne firmy. Próbujemy w jakiś sposób uchronić szlachetnicy zielonozorskich przed takim zanieczyszczeniem, żeby ktoś, kto przyjeżdża, mógł rzeczywiście widzieć, czy to jest czysto. Nie do końca są winni żeglarze, nie do końca tutaj ich obwiniamy, aczkolwiek dyskretnie potrafią, bo to też się dało zaobserwować przez tyle lat, jak potrafią gdzieś tam tą puszkę opróżnioną czy butelkę dyskretnie za jachtem napełnić wodą i po prostu ją puścić na dno. Ale tutaj, jak Państwo widzicie na zdjęciach, to są okresy takie już wiosenne, butelki pływające na powierzchni, więc na pewno to nie są po żeglarzach, a więc po turystach, którzy przebywali w okresie zimowym, po wędkarzach podwodnych, którzy nie korzystali z tych zbiorników. Inne zagrożenia to wszelkiego rodzaju wypadki, które się zdarzają na szlaku zielonozorskich. I teraz, żeby nie wymieniać tych wypadków, których gama jest naprawdę bardzo duża, bo z doświadczenia z tego, że 18 lat pracuję jako rolnik, to nie mieliśmy tylko jeszcze porodu. Natomiast wszystko inne, co się mogło zdarzyć, rzeczywiście się zdarza. Czasem przy analizie tych wypadków zastanawiamy się, jak to było możliwe, że tak się stało. No ale dzieje się. Po prostu się dzieje. Często te wypadki są właśnie wynikiem takiej bezmyślności, lajkowego podejścia, takiej brawury, takiego nie do końca rozeznania się, z czym mam do czynienia. Te potężne łodzie motorowe, które są czarterowane bez uprawnień, czyli przychodzi sobie rodzina, patrzy, ładna łódka, ładna pogoda, ksiądz jest z rodziną. Tak? Wypływają, zaczyna zmieniać się pogoda, zaczyna dać po sobie problem. Utłumienia po spożyciu alkoholu, zażywanie środków odurzających. To dalej jest problem, dalej z tym próbujemy walczyć. Spora część wypadków na szlaku jeziomazurskich jest wynikiem właśnie takiego zachowania. Nadmierna prędkość jednostek pływających w okolicach kąpielisk, co powoduje, że ci pływający w tych kąpieliskach są przewracani przez fale, szczególnie małe dzieci, są podtapiani tą dużą falą, bo te duże łodzie motorowe wytwarzają, ciągną ze sobą dużą falę. Spowodowane jest też najeżdżaniem jednostek pływających na kąpiących się. Te duże łodzie motorowe, te jednostki, kiedy ona idzie w ślizgu i żeglarze często korzystają z kąpieli gdzieś po prostu przygodnie na jeziorze. No i taka duża motorówka płynąca nie widzi tej małej główki w wodzie. No i po prostu przejeżdża, nawet nie czując, że kogokolwiek przejechała. Więc tutaj to użytkowanie i zwracanie uwagi też na siebie. Wypadki na łodziach wynikają z niewłaściwego zachowania silnych użytkowników wód w efekcie urazy, poparzenia, rany cięte itd. Żeglarze gdzieś zatrzymują się na obiad, na kolację. Znowu wracam do tych motorowniaków, do tych łodzi. Ten sternik często jest czymś zaobserwowany, często zabawa gdzieś trwa na wodzie. Jakaś tam rodzina robi sobie właśnie gorącą herbatę, jakiś gorący posiłek, próbuje to podać, to wszystko się wylewa, gdzieś tam upada, ktoś uderzy głową. Rzeczywiście tych zdarzeń też jest, szczególnie po tym okresie popołudniowym. No i wystąpienie objawów i skutków chorób przewlekłych. O to, co już mówiłem, że ludzie przyjeżdżają ze wszystkim, tak? Czy ze swoimi chorobami też wsiadają na te jednostki. Często zapominając na przykład zabrać z hotelu, z pensjonatu ze sobą leków. I są na jachcie przez kilka dni. Te leki się kończą, te leki nie są brane według wskazań. Zaczynają się problemy. Często kończą się dramatycznie. Ale też dajemy sobie z tym radę, o czym będę za chwilę też mówił dalej. Wypadki żeglugowe, czyli kolizje łodzi, wywrotki jachtów żeglowych, jest ich zdecydowanie mniej tych wywrotek, ale w dalszym ciągu się zdarzają. W roku 2014 były trzy, z czego dwa zapłonęły jachty dość takie nowoczesne, bo z 2011 roku, Maxus 24, które poszły na dno
jedno w ciągu 8 minut, po wywróceniu, drugi w ciągu 6 minut. No i wypadki lotnicze również miały miejsca, no dość katastrofalne w skutkach. Sumując to wszystko, tych ludzi, te jednostki pływające, ten nadłog tego wszystkiego, no ktoś musi nad tym czuwać. No bezpieczeństwem na szlaku jezior mazurskich czuwamy właśnie między innymi my, jako Mazurska Ochotnicza Pogotowia Ratunkowa z siedzibą w Giżycku. Krótki rys historyczny. W 1999 roku powstaje jako samodzielna organizacja Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe, wywodząca się ze struktur właśnie WOPR. W 2002 roku zostaje uruchomiony system powiadamiania ratunkowego w oparciu właśnie o Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. W 2004 roku już są pierwsze karetki wodne, które są w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Działamy w tych karetkach. 2008 rok, jako jedna z trzech organizacji w Polsce specjalistycznych, podpisujemy umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji wtedy na zabezpieczenie całorocznych wielkiego szlaku wielkich jezior mazurskich. W 2012 roku po zmianie ustawy, po walnym zjeździe zapada decyzja o zmianie nazwy i przyjmujemy nazwę Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 2013 rok, 17 stycznia. No, trzeba uzyskać zgodnie z ustawą na wykonywanie ratownictwa wodnego. I w zeszłym roku już minęło 15 lat, jak działamy. Jak to wygląda na Mazurach? Jeśli chodzi o okres taki zimowy, tego przystoju, gdzie jest mniej turystów, działalność jest oparta na 4 bazy całoroczne w Harszów-Spodowie, w Giżycku, w Mikołajkach i w Pierwszych Główkach, rozmieszczone po całości szlaku. Dyżury są chronione w oparciu o poduszkowce ratownicze, które są jedynym sprzętem pomagającym nam na tych połaciach przestrzeni szybko i skutecznie nieść pomoc. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj pracy bez tego rodzaju sprzętu, bez tych poduszkowców. No bo w nie sposób jest powiedz na środek jeziora, gdzie się zdarzył wypadek, albo na drugą stronę jeziora, gdzie jest 11 km. Jak to miało miejsce chociażby w zeszłym roku, gdzie nasz kolega, nasz ratownik, znany sędzia Wojtek Caban, poważnemu wypadkowi trzeba było natychmiast go przewieźć jak najszybciej do szpitala. Trwało to rzeczywiście dzięki poduszkowcu bardzo szybko. Wyposażenie pełne dla ratowników działających w tych trudnych warunkach, po to, by mieli komfort termiczny, po to, by mogli wyjść poza ten poduszkowiec do działań, do tych trudnych warunków zimowych i lodowych. Więc pełne wyposażenie. Okres, kiedy rozpoczynamy tę działalność taką wodną, kiedy już zejdą lody, zostały dodatkowo uruchomione kolejne stacje sezonowe w Rucianej Lidzie między innymi, w Sztynorcie, Giżycku, w Rynie i w miejscowości Wierzba. Te punkty na czerwono to są miejsce stacjonowania właśnie wodnych karetek. Na jakim sprzęcie pracujemy? Proszę Państwa, życie zmusiło nas do tego, żeby ten sprzęt był jak najlepszy. To nie jest nasz kaprys. My nie mamy pieniędzy, żeby kupić tak drogi sprzęt, ale życie zmusiło, żeby on był najlepszy. Wyszkolenie ratownika kosztuje sporo czasu i pieniędzy. Nie możemy sobie pozwolić, by użyć go tylko raz do akcji. Więc musi ten ratownik być zabezpieczony, tak? Czyli łodzie hybrydowe sprawdzone w wielu warunkach i wiemy, że one nam dzisiaj służą. Starszy sprzęt pomału wycofujemy ze służby. On już jest nieprzydatny, nieekonomiczny. Zresztą warunki, które zaczynają panować na jeziorach, po prostu jest za mały. Co prawda posiadamy 3 łodzie powyżej 5 metrów, ale one nam służą po to, żeby mobilnie przemieszczać się, tak? Czyli jak w 2010 roku byliśmy dysponowani do powodzi w okolicy Sandomierza, to wtedy takie łodzie zostały transportowane. Wodne karetki działające w okresie 4 miesięcy. Są to łodzie systemu z pełną obsadą medyczną, z pełnym wyposażeniem medycznym, dokładnie tak samo jak karetki kołowe. W pełni refundowane działalność tych karetek z Narodowego Funduszu Zdrowia. 3 karetki podstawowe,
W zespole jest dwóch ratowników medycznych, albo pielęgniarka systemu, jeden sternik ratownik i jedna karetka specjalistyczna z lekarza, który jest w zespole. Działalność ratownicza, jeśli chodzi o techniczne rzeczy, czyli ratowanie sprzętu i mienia w oparciu o jednostki takie jak kutry Konrady 900, bardzo dzielne jednostki wiekowe, już 84-85 rok produkcji, ale nie wyobrażamy sobie pracy bez nich, jeśli chodzi o te działania, jeśli chodzi o ratownictwo techniczne. Oprócz sprzętu wymaganego przez polski rejestr statków, które są wyposażone w łodzie, jest także sprzęt podstawowy taki do ratownictwa wodnego i medycznego, z którego korzystają ratownicy, żeby tą pomoc nieść skutecznie i szybko. Dodatkowo część łodzi wyposażana jest w system lokalizacji, zintegrowany system nawigacyjny i kamery termowizyjne. Tak wyposażona łódź daje 100% powodzenie akcji w każdych warunkach pogodowych, czy dziennych, czy nocnych. Samochody terenowe do transportu tychże łodzi, samochody do transportu ratowników, czy też osób poszkodowanych. W połączeniu tego sprzętu z przyczepami podłodziowymi możemy tworzyć mobilne zestawy ratownicze, które pozwalają nam przenieść te łodzie z zespołami w inne miejsca, które nie są połączone ze sobą w flagowym Wielkiego Mazurskim. Na dzień dzisiejszy Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrzesza 271 ratowników, w tym 19 ratowników zawodowych, którzy tworzą trzą kadry, która nadzoruje pracę ochotników, bo w oparciu o nich również działamy, czy też ratowników, którzy są zatrudniani na umowach zleconych w okresach takiej kumulacji, czyli tych letnich. Działamy w oparciu o system powiadamiania ratunkowego sponsorowany przez prywatną firmę Balkon TLSA z numerem ratunkowym nad wodą 611-100 działającym w całej Polsce. Od czerwca 2013 roku również numer trzycyfrowy alarmowy 94, które działają na terenie czterech powiatów, na których działamy: Węgorzewski, Giżycki, Mornogorski i Piski. Także powiat Miławski jest wpięty do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Giżycku i również tam koordynujemy działania. System nawigacyjny zamontowany w łodziach i system monitoringu łodzi sponsorowany również przez Leopold Comptel, która pozwala dyspozytorowi widzieć wszystkie łodzie ratownicze, łodzie w działaniu, śledzić ich ruch, miejsce czy pozycjonowanie tej łodzi, by można łatwo było to przekazać. Prędkość także takich łodzi. Łączność Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Wspomniany numer 94, 611-100, numer stacjonarny również przypisany do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego i telefony komórkowe do każdej bazy i bezpośrednio do sterownika pełniącego wieżę. Ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, potwierdzamy to, co było powiedziane przez moich przedmówców, że radiotelefony VP są niezastąpione w tych działaniach. Różnie bywa z pokryciem zasięgu telefonów komórkowych, a te radia działają zawsze. Tutaj mamy łączność. Część żeglarzy już wyposaża swoje jednostki również w takie radia i ma z nami kontakt i łączność przez te radia i też są zgłaszane zdarzenia. My działamy na 76. kanale pasma morskiego. I łączność radiowa jest oczywiście zapewniona tutaj z widocznymi dla Państwa wszelkimi służbami, które są dla nas niezbędne, jeśli chodzi o pracę i zabezpieczenie ratownicze. Nad całością czuwa dyspozytor w Centrum Koordynacji Ratownictwa w Giżycku. On nadzoruje pracę wszystkich zespołów, przyjmuje zgłoszenia, nadaje im odpowiednią kodyfikację, zarządza wszelkimi systemami, które się w tym centrum znajdują. Przez 24 godziny, 12 miesięcy w roku. To centrum jest kompletnie zamknięte. Procedury zgłoszeń na wypadku na wodzie. Jak Państwo wiecie, można zgłosić wypadek na różne telefony, tak, do różnych służb.
My zachęcamy, żeby robić to bezpośrednio do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego, dlatego że skracamy ten czas, tak? Możemy próbować się dzwonić na numer 112. Wiemy, jak się jest to problematyczne, żeby tam się dostać. A nawet jeśli się dzwonimy, w przypadku CKRW w Giżycku, i tak te informacje spłyną do centrum i dopiero wtedy dyspozytor będzie uruchamiał najbliższą jednostkę, która ma do wypadku najszybciej, tak? A tutaj czas już od wypadku poleciał. Czyli skracając sobie ten czas na korzyść niesienia jak najszybciej pomocy dla poszkodowanych. I tutaj już jest łączność we wszystkie strony, jeśli chodzi o wszelkie informacje. Szkolenie ratowników, oczywiście przede wszystkim i wyłącznie ratownictwo wodne, tak, bo to jest jakby nasza działka do pracy i wiemy, że tych szkoleń nigdy nie jest za dużo. One ciągle są przez nas robione cyklicznie. Między innymi dość mocno szkolimy ratowników, tutaj pokazuję to zdjęcie, z wyjścia do jachtu, który jest wywrócony do góry stępką. Jest tam uwięziony człowiek, trzeba go stamtąd wydostać. Jest to możliwe przy odpowiednich technikach bardzo szybkiego wydostania. Dwa lata temu na jeziorze był dany, został wyciągnięty w taki sposób mężczyzna. Podwodnurkowanie także tutaj pozwala rozszerzyć jakby to umiejętności ratowników. Szkolenie na nurkach zawodowych, które też pozwala jakby dla ratowników na w pewniejszym wymiarze, w zakresie wykonywać wszelkiego rodzaju pracę pod wodą. Pierwsza pomoc, stanach zagrożenia życia. No to jest bardzo szeroki wachlarz tych szkoleń cyklicznych, niemalże przez cały rok. Ratownicy są uczeni, szkoleni. Wdrażania procedur od najprostszych zdarzeń, tych sytuacji czy tych akcji pozorowanych jest bardzo dużo, nawet takich poważnych sytuacji, które się zdarzają, mają miejsca na jednostkach pływających, na plażach czy innych miejscach wokół wody. Szkolenie z zakresu ratownictwa kataklizmowego. Tutaj jakby też idziemy z duchem czasu, nie stoimy w miejscu, przygotowujemy ratowników, zapoznajemy ich z różnymi technikami linowymi, stworzeniem stanowisk, zapoznaniem się ze sprzętem alpinistycznym. Na swoim terenie mamy śluzy, które do tego świetnie się nadają. Okazuje się, że takie szkolenie przydało nam się podczas powodzi w 2010 roku, gdzie dotarliśmy dzięki temu sprzętowi do budynku z ludźmi, do których przez 3 dni nikt nie mógł dotrzeć w okolicach Sandomierza. Był to budynek, który rzeczywiście w jakiś tak ukształtowany i ta woda tworzyła bardzo silny prąd w tym miejscu. Nie sposób było tam dostać się łodzi, bo była znoszona, tym bardziej wysłać ratownika, który natychmiast był wyprowadzony. Mając ze sobą uprzęże i liny alpinistyczne, przerzuciliśmy z bezpiecznego miejsca taką poręczówkę do tego budynku. Ratownik został wpięty przez taki karabinek. Bardzo łatwy sposób przetransportował żywność i potrzebne rzeczy do tej rodziny, do której przez 3 dni nikt nie dotarł. Ratownictwo lodowe nam bardzo zależy na tym, żeby ratownicy wiedzieli, co to znaczy wpaść do takiej lodowatej wody. Jak już wpadną, zorientują się, co to znaczy, wtedy wiedzą, jak mało mamy czasu w tym okresie zimowym nieść pomoc ludziom, którzy w takich warunkach się znaleźli. Tak, lepszej nauki nie ma. Oczywiście wszystko odbywa się w odpowiednim zabezpieczeniu, w życiu sprzętu, jakimi są podeszkolce. Nawigacja, która pozwala przygotować ratowników do pływania tymi szybkimi łodziami w każdych warunkach, dzięki temu, że znają ten teren, locje, potrafią się poruszać i wiedzą dokładnie, do którego miejsca wskazanego przez dyspozytora można dopłynąć, by tam skutecznie udzielić pomocy. Takie również budowa jachtów, po to, żeby ratownicy także, chociaż większość to żeglarze, ale nie wszyscy, więc po to, żeby znali mniej więcej podstawowe elementy wyposażenia jachtu, żeby wiedzieli też, jak się pan wyrusza, czego się spodziewać w sytuacji, kiedy jest potrzeba na nim się znaleźć i tam udzielać pomoc. Również szkolenie z ratownictwa technicznego, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jednostki, które uległy wypadkowi,
no już są częściowo zniszczone, tak? Już nic gorszego im się nie powinno stać. I teraz przeszkolenie ratowników pozwala nam podejść do tego właściwie i nie powodować już większych uszkodzeń. Taka ekipa dopływa na miejsce po wcześniejszych ustaleniach z armatorem, pisemnych oczywiście, które są zgłaszane do inspektora w biurze. Na miejsce zdarzenia podwodnik wchodzi, ogląda, co się zadziało z tą jednostką, jak ona wygląda i są podejmowane decyzje, jak tą jednostkę wydobyć, żeby już bardziej jej nie uszkodzić. Po wydobyciu jest oddawana do armatora, do właściciela, dopiero potem następują rozliczenia finansowe z tego tytułu, bo to są akcje techniczne płatne, ratowanie życia jest totalnie bezpłatne. Państwo w tej chwili nas dotuje gdzieś tak w 40% tylko, tak? Czyli 60% istotnie musimy w jakiś sposób na siebie zarobić poprzez takie techniczne akcje, poprzez zabezpieczenia różnego rodzaju imprez, które się odbywają na szlaku. Współpraca również ratowników ze śmigłowcem, ogólna współpraca, również dla pilotów, ponieważ wielu pilotów w Polsce ma możliwości latania na drugach. Wiemy, że na przykład lotnicze podlegi ratunkowe posiadając dwójki plus, które były wcześniej w użytkowaniu, w ogóle miały zakaz latania nad wodą. Dzisiaj ci piloci chcieliby wykorzystać te maszyny po to, żeby ćwiczyć. Między innymi bardzo dobra współpraca ze sztabem, z sekcją policji z Krakowa, która rokrocznie do nas przylatuje na takie wspólne ćwiczenie, gdzie przygotowujemy i ratowników, i tych pilotów do tych działań związanych z wodą. Dzięki temu też powstała u nas grupa, taka sekcja ratowników, którzy mogą współdziałać z śmigłowcem. To też jest postęp czasu, tak? Ktoś by powiedział, po co te ratownikom wodnym, dlaczego? Idziemy do przodu, tak? Wychodzimy naprzód. Nie wiemy, kiedy nam się to może przydać i kiedy wykorzystamy w potrzebie ratowania życia ludzkiego. Poza tym oswojenie się ratownika ze śmigłowcem, tak? Częstokroć jest tak, że dysponuje dyspozytor z pozycji pulpitu w Centrum Koordynacji Śmigłowiec Ratowniczy LPR-u. Ratownicy na miejscu zdarzenia muszą odpowiednie miejsce znaleźć, żeby ten śmigłowiec posadzić, odpowiednio go posadzić, tak, przy współpracy z pilotem, przekazać tego poszkodowanego i potem bezpiecznie wystartować do góry. I oczywiście kursy na steru motorzysty, przygotowujemy swoich ratowników do egzaminów, które potem i do kursów, które się odbywają w urzędach żeglugi śródlądowej. Wszystkie nasze łodzie to są łodzie zarejestrowane, są to łodzie zawodowe, więc te uprawnienia, no, są po prostu potrzebne, żeby wykonywać tę pracę na całym sprzęcie. Profilaktyka, proszę Państwa. Również szeroko pojęta. Serwis SMS-owy dla żeglarzy w okresie 3 miesięcy, lipiec-sierpień-wrzesień od 2010 roku. Wysyłamy SMS o treści meteo na numer 7668. Przez 2 tygodnie otrzymujemy SMS-y 2 razy dziennie, redagowany przez dyżurnego ratownika centrum po uzgodnieniu z dyżurnym synoptykiem z Białego Stoku, który taką pogodę nam przesyła. Jeśli jest jeszcze ostrzeżenie o załamaniu pogody, to również jest wysyłany dodatkowy SMS. Tu nam się kończy już czas. Króciutko przelecimy do takich najistotniejszych rzeczy. Oznakowanie jej znakami systemu kardynalnego. To jest nasza gestia, my tego się podjęliśmy. Dzięki temu znacznie zbliżyły się zdarzenia związane z wpływaniem na rafy kamienne na bieliznę. Aczkolwiek nie unikniemy do końca chyba, ponieważ niektórzy żeglarze myślą, że trzeba by być pomiędzy tymi bojami, bo one coś wyznaczają. Tak? Więc tutaj trzeba zajrzeć i zastanowić się, do czego to służy. Jezioro Śniadwy także oznaczone już od kilku lat znakami systemu kardynalnego. Okazuje się, że teraz spróbowanie to nie takie straszne, jak się wydawało po tym jeziorze. Profilaktyka, czyli występowe wszelkie informacje w wszelkich mediach odnośnie bezpiecznego wypoczynku nad wodą na wodzie. Wejścia na żywo w radiu, gdzie na bieżąco jest codziennie podawana pogoda i wszelkie informacje związane z bezpieczeństwem. No i
wykładów, pokazów, prelekcji, konkursów, festiwalów, które są prowadzone, że naprawdę mnóstwo młodzieży, dzieci czy dorosłych grup żeglarskich, które przychodzą do nas i chcą dowiedzieć się o tych ważnych zasadach bezpieczeństwa, są prowadzone. W zeszłym roku było to ponad 5 tysięcy ludzi, którzy przewinęli się jakby przez nasze ręce. Sprzątanie coroczne i tutaj innowacja, która, o której chciałbym powiedzieć, to dość istotna rzecz. W górach już działa ta aplikacja, nazywa się Ratunek. W fazie testów jest w tej chwili, jeśli chodzi o wodę. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, ratownicy to testują, to być może od maja ona ruszy. Oczywiście na telefony typu smartfon z Androidem, tak? Będzie możliwość pobrania takiej aplikacji. Po pobraniu podpalenia tej aplikacji pojawi się komunikat, że trzeba uruchomić lokalizację GPS. Pojawi się kolejny ekran, przez trzykrotne stuknięcie tego ekranu jakby następuje automatyczne połączenie z centrum koordynacji i wysłanie pozycji tego użytkownika, tak? Tych zabezpieczeń jest trochę po to, żeby nie było przypadkowych takich niepotrzebnych zgłoszeń. U dyspozytora pojawia się na mapie cyfrowej lokalizacja z podaniem numeru telefonu, z podaniem pozycji, z podaniem nawet w procentach, ile jeszcze ma bateria w telefonie. I nawet odległość, tak? Do 3 metrów dzisiaj jest w stanie zlokalizować. No, współpraca w pełnym zakresie ze wszystkimi służbami na terenie całego szlaku Wielkich Siedzonozłowskich. I tutaj liczby, które pokazują jakby od początku naszej działalności, jak to wszystko wygląda, tak? Jest tendencja wzrostowa, która niekoniecznie, drodzy Państwo, oznacza, że jest bardziej niebezpieczny. Nie, raczej w drugą stronę, że coraz bardziej świadomość tych ludzi jest taka, że jest taka służba, że są telefony, że możemy zadzwonić w razie potrzeby i ta pomoc będzie im udzielona, tak? Stąd tutaj te ilości tych interwencji, ilości tych osób przekazanych do szpitala, podciążone w ten sposób karetki drogowe, które pracują przy tak dużej ilości turystów, którzy są na szlaku Wielkopolskim. No i takie motto na koniec. Nie zachowując zasad bezpieczeństwa i lekceważąc żywy, jakim jest woda, spełniania wakacji mogą zakończyć, zamienić się w koszmar. Oby to pozostało tylko mottem, tego życzę i Państwu, i sobie. I zapraszam i do zobaczenia w szlaku Wielkich Siedzonozłowskich. Bardzo dziękuję.